To jest do mnie słowo mm -hmm. skierowane. Nie do ludzi kiedyś tam, 2000 lat temu, mm -hmm. mieszkających w Efezie, czy, czy, czy w Tesalonikach, czy kogokolwiek, nie? Dzień dobry. Tak właśnie, zastanawiałem się: dobry wieczór, dzień dobry. Nigdy nie wiem, jak zacząć. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o mszy świętej, katechizujemy siebie i Was także. Bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, które pojawiają się pod naszymi filmikami. Przegorąca prośba także, jeżeli macie wolną chwilę i chęci, bo myślę, że przede wszystkim chęci, subskrybujcie kanał SalveNet. Będzie nam bardzo miło i za te wszystkie komentarze, za subskrypcje, za kciuki do góry także bardzo, bardzo dziękujemy. Zobacz, jak pięknie zaczęłam, bo w ogóle Bardzo temat ładnie. mamy taki nie, to uroczysty bo, i piękny. Tak. tak. No, to, bo to też pokazuje, że no, jakby doceniacie naszą pracę, prawda? No, w taki sposób, że no, to nic nie kosztuje, tak, a A, 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 a my wiemy, a sprawia, że jesteście. Tak, a, a tak, a my wiemy, że warto, warto to robić. Yy, mieliśmy mówić ostatnio o. Liturgii słowa. I w sumie nawet zaczęliśmy trochę o tym mówić. Powiedzieliśmy o postawie siedzącej i, powiedzieli, i zatrzymaliśmy się na tych osobach w zgromadzeniu liturgicznym, lektor, kantor, są po coś. diakon, które są po coś i mają jakieś tam, że tak powiem, predyspozycje, umiejętności albo nawet kursy skończone. I czy kobieta może czytać na tak. przykład? I o tym wszystkim już żeśmy powiedzieli, więc jeśli ktoś chce się o tym dowiedzieć, to, to odsyłamy tak, do, po, do tak. poprzednich odcinków. No a dzisiaj już konkretnie po kolei... Cała liturgia słowa. Miejmy nadzieję, że się uda, i nie przegadam tego tak, że nie zdążymy. Pierwsze jest. Pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie. Tak o, no. Uwaga, uwaga, przepraszam, przepraszam, ja jestem tym uczniem z trzeciej ławki. Proszę pana, proszę pana, a kiedy jest jedno czytanie, a kiedy są dwa? Już mówię. <noise> Albo może powiem o tym za chwilę. Proszę, bądź, bądź cierpliwa. cierpliwa, Kasiu, ja wszystko zaraz wyjaśnię. Dobrze. No to mamy pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie. Dlatego, że jest pierwsze no, z kolejności, bo są dwa czytania, choć bywają liturgie, gdzie tych czytań jest o wiele więcej. O tym za chwilę. Pierwsze czytanie mm, bywa ze Starego Testamentu zazwyczaj, ale na przykład w okresie Wielkiej Nocy, czyli właśnie teraz, y, jest to czytanie bardzo często z dziejów apostolskich, mm -hmm. czyli Nowy Testament. Nigdy pierwsze czytanie nie będzie czytanie, nie, nie będzie to Ewangelia, bo Ewangelia ma swoje odrębne, bardzo ważne miejsce w liturgii Słowa. Można powiedzieć, że jest takim centrum liturgii Słowa. Yy, albo właśnie w uroczystości święta, wtedy, kiedy czytania są dwa, mm -hmm. odpowiadając na Twoje pytanie. Bywa tak, że to drugie czytanie jest z Nowego Testamentu, a pierwsze czytanie jest ze Starego Testamentu. I poczekaj, to teraz jeszcze dopytam na przykładzie, na przykład, ślubu. Śluby no, są zazwyczaj w sobotę, zdarzają się śluby w piątki, w jakieś inne dni tygodnia. Czy podczas ślubu. Jest jedno czy dwa czytanie? Ja spotkałam się, że nawet w taki dzień powszedni, kiedy był, kiedy był ślub, pojawiły się dwa czytania. Od czego to zależy? Myślę, że to zależy tak naprawdę od woli państwa młodych i jak bardzo chcą celebrować tą liturgię. Tak naprawdę myślę, że to jest głównym wyznacznikiem, bo rzeczywiście na większości takich mszy świętych, no, okolicznościowych nazwałbym je, czyli mm -hmm. ślub, pogrzeb, jest jedno czytanie, w sensie. Plus Ewangelia, oczywiście, ja tak, tak mówię, jest. czytanie, ale chodzi właściwie, no, Ewangelia też jest czytaniem Pisma Świętego, no ale tak wyodrębniałem, że mamy te czytania lekcyjne plus Ewangelia. Natomiast, jeżeli ktoś by bardzo chciał, i, po, i, i jeszcze do tego ksiądz wyraziłby taką chęć, to myślę, że nie, nie byłoby problemu, żeby te czytania były dwa. To podpowiedź tak i, dla tych, którzy całkiem tak, y, niedługo. którym na tym zależy. Tak. Zresztą w przypadku tych mszy świętych okolicznościowych. No to mamy dodatkowe księgi liturgiczne, bo w ogóle nie, nie, nie wiem, wspominaliśmy o księgach liturgicznych. Nie, chyba. No to może warto teraz powiedzieć, że podczas liturgii słowa używamy księgi liturgicznej, która nazywa się lekcjonarz. Tam znajdują się czytania, tam znajdują się psalmy, tam znajduje się ewangelia, ale jeśli msza święta ma być bardzo uroczysta, to ewangelie czytamy z jeszcze innej księgi. Która nazywa się Ewangeliarz. Jest ona bardzo ładnie zdobiona, zazwyczaj wygląda, jest dość duża. Yy, no, tak jak powiedziałem, do, do dość taka, no, piękna. A to też dlatego, że Ewangeliarzem można błogosławić. Ale do tego dojdziemy, jak będziemy mówili ewa o Ewangelii, bo już zaczynam trochę tutaj, nie wiem, jakiegoś galopu dostawać. Ja już, ja, wiesz co, ja już się pogubiam. To, to, to. A Więc wróćmy do, pie tak, wróć, tak. wróćmy do pierwszego tak. czytania. Pierwsze czytanie zazwyczaj ze Starego Testamentu może być z nowego. Mhm. Po nim następuje psalm responsoryjny. Psalm, samo słowo psalm oznacza utwór do śpiewania. Zresztą Księga Psalmów w Piśmie Świętym to, było, to jest księga właśnie takich no, pieśni, moglibyśmy. Te, te psalmy chodzi o to, że to jest specyficzna budowa tych utworów ale psalmy w założeniu były przeznaczone do śpiewania. Nie lubię liturgii, gdzie na przykład jest jakaś zwykła msza święta gdzieś w jakimś kościółku rano. No ksiądz może się nie czuć na siłach śpiewać, bo powiedzmy, że no, z muzyką mu nie po drodze. Nie ma nikogo i czasami ten psalm jest recytowany. Nie lubię tego. Nie lubię tego, bo psalm z natury swojej w liturgii powinien być śpiewany. Poczekaj, to jeszcze wrócę do jednego z naszych pierwszych spotkań dotyczących liturgii, dotyczących Eucharystii, a mianowicie, że czytanie... Nie jest oderwana od psalmu, że jest kontynuacją. Można powiedzieć, że trochę to jest taka kontynuacja myśli. Cała liturgia Słowa jest jednością. Cała. Pierwsze czytanie, psalm responsoryjny, jeżeli jest to święto, uroczystość niedziela to też uroczystość czyli wtedy, kiedy mamy drugie czytanie, mhm. to drugie czytanie. Śpiew alelujatyczny, o którym za chwilę powiemy i Ewangelia, to wszystko jest spójne. To jest, to, tam jest jedna myśl mm -hmm. przez wszystko. Psalm responsoryjny to tak jak mówię, samo słowo psalm wyjaśniliśmy. Responsorium. Responsoryjny od słowa responsorium polskiego, responsore łacińskie, który jest takim. To takie wolne tłumaczenie będzie. Proszę wszystkich językoznawców, zwłaszcza Oby tych klasycznych, o wyrozumiałość. To responsorium jest taką trochę odpowiedzią na usłyszane słowo. Taką pewną refleksją nad tym, co usłyszałem. A aklamacja? No ale tu nie ma aklamacji w tej chwili. No ja wiem, że mówimy o, o psalmie, ale przecież yy, wiesz co, no, też muzycznie musi nam się to wszystko yy, skleić. No aklamacja może być na początku mszy świętej, mhm. bo czasami bywa. Jest aklamacja na komunię świętą. Mhm. Jest aklamacja yy, 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 chyba po komunii też... Mogę się teraz mylić. Mm -hmm. To są takie krótkie fragmenty tak, często tak, tak, z Pisma tak, tak. Świętego. Ale I czy nie... one są też z psalmów? Czy one. Y, czy, czy to jest Mogą po prostu... być, no ale z... niekoniecznie. Stąd nie, 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 jakąś nie, nie. miałam nie. taką myśl dotyczącą aklamacji. Czy ona przypadkiem to nie jest fragment I nie chodzi psalm. o to, że teraz coś usta... ustanawiamy przez aklamację i wszyscy <śmiech> <śmiech> będziemy klaskać. Hurra. To, to nie ta aklamacja. To ja, to ja za szybko się wyrwałam. Dobrze, to wróć. Jesteśmy <laughs> tak, wracamy w do psalmu responsoryjnego. Mm, zawsze jest to fragment któregoś z psalmów, z księgi psalmów. Mm -hmm. Niekoniecznie musi to być ciórkiem, jakby treść, bo czasami można coś przeskoczyć i tak dalej. Tam jest tak zwane sigla, są, czyli jest oznaczone, co tam w tej treści się znajduje. I psalm responsoryjny, uwaga, nawiązuje do pierwszego czytania. On nie nawiązuje, znaczy, na ponieważ to jest pewna całość, więc nawiązuje tak, w jakiś myśl, sposób do Ewangelii i tak dalej, ale jak samo. Sama nazwa, czyli to responsorium, czyli jest to pewna odpowiedź na usłyszane słowo, czyli jakby jest pewną odpowiedzią, pewną jakby refleksją nad czytaniem pierwszym, nad treścią mm -hmm. czytania pierwszego. To, co słyszymy w czytaniu pierwszym, to psalm będzie jakby takim trochę dopowiedzeniem, taką trochę odpowiedzią na treść mm, czytania pierwszego. Po nim, po nim następuje czytanie drugie, które tak jak już kilka razy padło, ono jest obecne w święta, w uroczystości, tak jak powiedzieliśmy, msza święta też jest święta, znaczy msza święta niedzielna, niedzielna tak też jest. jest świętem, więc wtedy są dwa czytania i ono zazwyczaj jest z Nowego Testamentu. Bardzo często jest to fragment listu yy, świętego Pawła, Piotra, nie wiem, Jana i tak dalej, w ogóle Paweł tam niektóre te listy to miał takie bardzo ciekawe, że czasami jedno czytanie to jest jedno zdanie. To już lektorzy, którzy ileś lat czytają, to wiedzą, że są takie czytania, gdzie po prostu czytanie z listu Świętego Pawła. Tam w tej chwili nie pamiętam do kogo, mhm. ale to, 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 to konkretnie jest tam do, do którejś tej gminy chrześcijańskiej. Yy, I on, jedno czytanie to. On miał strasznie rozbudowane te zdania. No ale właśnie, powiedziałem, że czytanie z listu Świętego Pawła do Rzymian, czytanie z listu św. Pawła do Tesaloniczan, do Efezjan. To były konkretne gminy chrześcijańskie, bo my czasami tak patrzymy, no do kogoś tam pisał, ale do kogo? Nie, do ludzi, do, do Rzymian, czyli do mieszkańców Rzymu, mm -hmm. do chrześcijan mieszkających w Rzymie, do chrześcijan mieszkających w Efezie, do chrześcijan mieszkających w kolosach greckich i tak dalej. Jest jeden taki... Spróbujmy. Nie wiem jak ja to nazwać. Słuchaj, nie, ja nie się ma boję. się czego bać. Okay. Spróbujmy tak w wyobraźni wstawić sobie, no, zawsze kiedy jest to czytanie, swoje miasto. Czytanie z listu świętego Pawła do Łodzian, czytanie z listu świętego Pawła do Kaliszan, chyba tak się mówi, czytanie z listu świętego Pawła do Poznaniaków, czytanie z listu świętego Pawła do Warszawiaków, czytanie z listu świętego Pawła do Tutaj nie będę odmieniał, bo się wywale, ale do mieszkańców Mińska Mazowieckiego na przykład. Nie? Mm -hmm. Spróbujmy. To, to jest taki pewien eksperyment, ale i wtedy zobacz, jak ta treść zupełnie inaczej do ciebie będzie, bo to, to jest do ciebie. No to to, jest, słuchaj, do nas, do to naszej, jest do naszej wspólnoty. adresat już jest konkretny. Bardzo konkretny. Bo jeżeli słysza, słuchamy listu do Rzymian, no to gdzieś tam kiedyś ktoś. Za ktoś... górami. A przecież, o tym mówiliśmy już wielokrotnie, Pismo Święte jest. Zawsze aktualne. Ono mhm. zawsze jest skierowane do nas dziś. I ta treść dziś nas ma przemieniać. Ma, 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 ma nas zmieniać. Ma coś z nami zrobić. Ma, no nie może pozostać. Tak jak Słowo Boże, prawda jest jak, jak deszcz. No, no nie wraca do góry, dopóki nie nawodni ziemi. I tak mhm. samo Słowo Boże, które pada, powinno. Najpier najpierw powinno nas przemienić. Coś z nami zrobić dobrego i dopiero. Więc wa warto sobie czasami to drugie czytanie, tak mówię, w wyobraźni. Kiedy, wiadomo, tam nie, nie, Słuchaj, nie... to jest ćwiczenie do wykonania. To, to myślę, jest. że jeżeli... Yy... Ale trzeba I... być uważnym. To, i, właśnie, I zorientować się, że drugie czytanie, dobra. Dobra, czytanie, to teraz ja. Tak, <laughs> teraz do mnie. Do, do mnie. To jest do mnie słowo mm. skierowane. Nie do ludzi kiedyś tam, dwa tysiące lat temu mm. mieszkających w Efezie, czy... czy czy w Tesalonikach, czy kogokolwiek, nie? Czy e... czytania mogą być różne? To znaczy, czy y, to czytanie na dany dzień, na daną niedzielę, ono może być różne w różnej parafii, w, in, w innych parafiach? Raczej nie, mm -hmm. ponieważ mamy coś takiego jak układ y, czytań, który jakby mamy dany przez Kościół. Mm -hmm. I te czytania y, w dni powszednie, to, to trochę to jest skomplikowane, ale w dni powszednie mamy y, rok pierwszy. I rok drugi, co oznacza, że czytanie, które będzie w tym roku, będzie za dwa lata, mniej więcej o, podo mhm. o podobnej porze, bo to, nie będzie, bo to nie jest datami, tylko tam nie wiem, poniedziałek, prawda? Tak. Drugiego tygodnia, tam okresu zwykłego i tak dalej. No, jak ktoś siedzi głębiej w liturgii, to jakby dla niego to nie jest problemem, a dla zwykłego, że tak powiem, przysłowiowego Kowalskiego, tak. Choć pewnie nie dla księdza Bogusia, ale. Pozdrawiam ale tak Bogusia. Jest, Ale dla zwykłego takiego nie księdza Kowalskiego to, to, to oczywiście może być. Nie musi tego wiedzieć, tak? Chodzi mm -hmm. o to, że Kościół w ogóle daje. warto kiedyś powiedzieć też o tym, jak wygląda kalendarz liturgiczny. Myślę, no, że, 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 że nie zaczyna warto. się 1 stycznia i nie kończy się 31 grudnia. Natomiast święta, niedzielę i święta są w układzie trzyletnim. Jest to rok A, B i C. Ale namieszałeś? Uchu. No dlatego dalej nie będę Polecasz drążył jak tak tak jak komuś trzeba coś skomplikować proszę śmiało do mnie ja pan w zielonej koszulce tak na jest. radę bardzo chętnie coś skomplikuję więc tutaj mamy drugie czytanie po którym następuje to się śmie śmiesznie nazywa znaczy dla mnie to już nie jest absolutnie śmieszne ale śpiew alelelujatyczny mhm. czyli po prostu alleluja wstajemy i tutaj wstajemy. bo do tej pory siedzieliśmy mhm. była to postawa ucznia słuchacza ale uwaga! Bóg jest obecny w swoim słowie. W tym ze Starego Testamentu, z Nowego też. No ale najpełniej wtedy, kiedy słuchamy słów samego Chrystusa. Czyli Ewangelia. Czyli z szacunku dla Chrystusa, który staje się obecny w swoim słowie, wstajemy. A kiedy wstajemy, dlaczego nie na samą Ewangelię, ale na, na Alleluja. Alleluja? W ogóle samo słowo Alleluja spolszczone. To jest zbitek dwóch hebrajskich słów. Halelu, Jah. Ichy, wychy właściwie P powinienem, bo tam to chodzi o to, że. Czyli jakby chwalmy Pana. To dlatego Alleluja, chwalmy Pana, czyli Alleluja, Alleluja na dobrą sprawę. Mm. Albo chwalmy Pana, chwalmy Pana, bo to jest dokładnie to samo. Chwalmy Pana. Uwielbiajmy go w jakiś sposób. Tak? To, to jest słowo Alleluja. Chwała Panu. Alleluja, nie? Warto wiedzieć, bo. bo, bo, bo to Słowo zostało, no właśnie, tak trochę spolszczone, wsadzone w liturgię, ale jak nie wiemy, co ono znaczy, no Alleluja, no ale, no ale. Amen, Alleluja. Tak. I teraz śpiew alelujatyczny i tam jest werset. Zazwyczaj, zazwyczaj. Znaczy. I tam jest taki werset pomiędzy tym. ale Tak, kantor śpiewa aleluja aleluja Wszyscy pośpiew, powtarzają Alleluja, alleluja". Mm -hmm. I tam jest taki, takie dwie linijki, czasami cztery linijki tekstu, króciutkie. Ten, ta, ta psalmodia allelujatyczna która już bezpośrednio nawiązuje do tego co za chwilę usłyszymy czyli jakby można powiedzieć ten śpiew alelujatyczny koncentruje nas na ewangelii która za to chwilę To teraz będzie. uważaj będzie się działo. Dokładnie tak. To może być albo wyjęty fragment tej ewangelii, mhm. słowo w słowo dokładnie to, to te same słowa które usłyszymy za chwilę gdzieś tam w ewangelii, jakiś fragment, albo coś co po prostu bardzo mocno nawiązuje do tego co w tej ewangelii usłyszymy. Chwalmy pana, więc my wstajemy już z szacunku mhm. do Chrystusa, który za chwilę pojawi się w swoim słowie w nasz, w, podczas liturgii w Ewangelii. Te, I to dlatego Ewangelię właśnie czytać może tylko osoba ze święceniami, bo diakon to jest to są święcenia kapłańskie tylko w stopniu diakonatu. Mhm. Bo święcenia kapłańskie mają trzy stopnie: diakonat, prezbiterat. I episkopat, czyli, czyli to kiedy ktoś ma sakre biskupią, jest biskupem. I teraz, no, podczas Ewangelii, z szacunku do tego słowa, właśnie stoimy. Ewangelie, no, oczywiście też na dany dzień jest konkretna Ewangelia, na dane uroczystości też są konkretne Ewangelii. No, jakby liturgia słowa jest. To nie jest tak, że ksiądz sobie rano wstaje i myśli: O, dzisiaj to, Dzisiaj to mam flow na takie coś. Może, może zaraz, co tam, może. O, 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 dobre, to może to. Mhm. Nie, 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 nie. Jest kalendarz liturgiczny, który jasno mówi, że we wtorek y, takiego i takiego dnia będzie takie i takie czytanie. I we wszystkich parafiach jest takie i takie czytanie, chyba że na przykład jest gdzieś tam jakieś wspomnienie, może być dowolne, albo jakieś wspomnienie jakiegoś świętego, i wybieramy trochę inne czytania, mhm. ale to też nam kalendarz liturgiczny mówi, że w takiej sytuacji to ok, ale to wtedy to i to i to czytanie. To mhm. nie jest tak, że sobie mhm. dowolnie można to brać. Czasami, kiedy ksiądz prowadzi rekolekcję. To wtedy rzeczywiście może dobierać lit, czytania liturgii słowa no pod rekolekcję, bo chce o czymś powiedzieć, więc hmm, chce wyjaśniać jakieś konkretne zagadnienia, na przykład wiary, więc wtedy dobiera Ewangelię, żeby ona jakby od niej wyjść. I... Bo wszystko ma być przez cały czas, ma być całością. Tak, że to, być to się zaczyna, i to się kończy, i jest tam myśl przewodnia. Tak samo zresztą jest w tych rytuałach, o których e, wspomniałem na samym początku, czyli jeżeli jest rytuał pogrzebowy, czy rytuał e, małżeński, sakramentu małżeństwa, to tam też są czytania, psalmy i ewangelie, które owszem można do wyboru. Rzeczywiście mhm. tam jest pewien wybór, jest ileś tych czytań, i na przykład można sobie wybrać, że to niekoniecznie musi być hymną miłości, choć jest piękny, e, z pierwszego listu do Koryntianu, rozdział 15, 1.13. Ale może być coś innego, tak? Coś czuję, że wiele razy czytałeś. <laughs> Można powiedzieć, że znam, znam na, na pamięć. <laughs> Natomiast i y, y, to, to będzie spójne, tak? Mm -hmm. No bo one wszystkie nawiązują gdzieś tam do miłości małżeńskiej i tak dalej. I teraz, y, żeby nie przedłużać i nie komplikować też specjalnie tutaj tego, co, 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 co chcemy powiedzieć, po Ewangelii następuje homilia. Bądź kazanie. To jest to samo. Mm -hmm. Choć Branżowy dowcip jest taki, że jak biskup mówi, to homilia, jak ksiądz to kazanie. Yy, tak. No i okay. ksiądz idzie, biskup kroczy. Tak, no, to, to, tak, to, to tego też nam. Tak. Yy, I teraz podczas homilii kapłan powinien. No, kazanie homilia powinno być. Powinno wyjaśniać liturgię słowa, czyli pierwsze czytanie Ewangelia. Drugie czytanie, jeżeli było, może, może nawiązać trochę do Psalmu, powinno. Po to jest też Homilia, żeby nam w ogóle wskazać tą główną myśl, która szła przez, no szła tak no obrazowo, która łączyła wszystkie elementy liturgii słowa. Bo my powiedzieliśmy sobie, że one są spójne, że tam jest jakaś myśl zawarta to... we wszystkim po kolei. P poczekaj, poczekaj. Muszę o jedną rzecz cię zapytać, a właściwie powiedzieć. W mojej parafii podczas niedzielnej mszy świętej, wtedy, kiedy jest ona sprawowana przez księdza proboszcza, to jest taki zwyczaj, że on wprowadza nas w każde czytanie i wprowadza nas także w Ewangelię. Jest takie Słownie. słowo... Hmm, Powiedziałam słowo wstępu, tak naprawdę. A to bardzo dobrze. I mówi o tym, na co należy zwrócić uwagę, stop. Bardzo często nawiązuje do różnych wydarzeń historycznych, żebyśmy mieli świadomość, że wtedy, kiedy na przykład Święty Paweł pisał dany list, to w danej gminie działo się to i to, i dlatego taki list powstał. Cudownie. To, Aha, to, pozdrawiamy. Podzięk, to pozdrów proboszcza i podziękuj mu za to, bo to naprawdę jest. Nie każdemu. Nie każdemu się da, nie, chce. nie w każdej parafii to się dzieje, a to są naprawdę wspaniałe rzeczy. Owszem, to nie musi. Fajnie, jak to się odbywa bez, bezpośrednio przed czytaniem, ale są na przykład czasami także w tygodniu księża, mają jakieś takie, takie, no nie wiem, kursy biblijne, na przykład prowadzą mm. czy coś. Więc tam, gdzie się komuś chce, to. Nawet dla czterech, pięciu osób warto to zrobić, bo te cztery, pięć osób naprawdę łakną tego, chcą, yy, ale to, to, to nie jest trwa bardzo ważne, bo, bo ten, tak, ten wstęp nie nie, jest wstępny, bo, bo to jest cztery zdania, tak. po prostu kontekst narysować. Tak. Nie? Dlaczego coś, dlaczego takie słowa, dlaczego tu się pokłócili o to, a bo ja jestem od, 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 od Piotra, ja jestem od, od Pawła, ja jestem od tego, tam, tamtego. No właśnie, co tam się działo w tej gminie chrześcijańskiej, że oni się nagle nie mogli dogadać? Że każdy uważał, że jest od innego y, stronnikiem, można powiedzieć, jakiegoś tam y, apostoła. Nie? I wtedy narysować trochę kontekst. Mm -hmm. A bo wtedy tam chodziło o to i o to. Nie? Bo... Albo chodziło o to i o to. Kto nie pracuje, też niech nie je. Ale dlaczego tak? No, dlatego, że prawda, tam już chcieli leżeć do góry brzuchami, bo przecież Chrystus zaraz przyjdzie. Nie warto robić nic. Bo przecież Chrystus obiecał, że zaraz przyjdzie. Mm -hmm. Ale to, to właśnie niech księża powiedzą, bo to nie, nie prowadzimy Ale to warto. tutaj naprawdę Tak, naprawdę warto, warto, warto. Więc homilia powinna być też chrystocentryczna, czyli skupiona na osobie Chrystusa. Ukłon i oczko do wszystkich tych, którzy za bardzo tam y, politykują, ale teraz uwaga. To nie znaczy, że tam nie można powiedzieć o zasadach moralności, bo powinno dobre kazanie, czyli dobra homilia, zawierać również, y, no właśnie, przekazanie katolickiej nauki społecznej. Czyli co z tych czytań, co, co z tej Ewangelii, z, tej, z tego psalmu, czy tam. Z, czytań dwóch czy jednego. Jest ta główna myśl prowadząca, tak, przez całą liturgię słowa, ale co z tego wynika dla nas? Znaczy, jak my mamy według tego żyć? Jak my mamy to wprowadzać we własne życie? Coś czuję, że teraz się narażę, no ale trudno, zobaczymy. Od czasu do czasu zdarza się i taka sytuacja, że nie ma kazania, homili, ale jest list pasterski. Czy można pominąć list pasterski? I powiedzieć, jest przygotowany list pasterski, treść znajdą Państwo na przykład na stronie parafii albo w gablotce przed kościołem, a teraz porozmawiajmy. A ja wiem, że takie sytuacje mają miejsce. A ja też wiem, że takie że sytuacje nie dość, mają miejsce. że ten list na przykład nie jest czytany, bo taki list jest trudny na przykład dla dzieci, prawda? Yy, I znaczy, dzieci... ja odpowiadam Ci na pytanie. Mm -hmm. Tak, dla mnie jest to akceptowalne. Mm -hmm. Ten, kto będzie chciał się z nim zapoznać, dostaje informacje, gdzie go można Ale Ja wiem, że nie znaleźć. można. Podobno nie można właśnie e, zrezygnować z, e, z tego, że no damy. to jest słowo pasterza kupa do. To tutaj wyjdzie moja ignorancja i tak naprawdę szczerze mówiąc, nie wiem, jak jest w przepisach. Czy to musi być obligatoryjnie, czy jednak można, czy chodzi o to, żeby się ludzie zapoznali z tym mm -hmm. listem, czyli można go wywiesić właśnie w gablocie, a jednocześnie powiedzieć, dobra, na stronie internetowej ma. Czekaj, Mikołaj, umówmy się. Coś, co jest w gablocie, interesuje tylko tych, którzy, którzy nie wiedzą, przychodzą. o której godzinie jest jaka msza święta, albo za kogo ta msza święta jest sprawowana, albo o której godzinie rozpoczynają się rekolekcje, lub na przykład spowiedź. Yy, w okolicach pierwszego piątku miesiąca, czy pierwszego, pierwszego czwartku, czy pierwszej, pierwszej soboty, mało komu chce się zapoznawać z listem pasterskim. Yy, I o ile myślę, że na Mszach Świętych dla, dla nas, dla osób dojrzałych, no taki list no warto jednak, żeby, żeby się pojawił. Rozumiem, że jeśli chodzi o msze dla dzieci, no to te biedaki, mówię tutaj o, o najmłodszych, no, tak, no. no po prostu nie wiedzą, co się dzieje Myślę, wtedy. To jest, to jest jak najbardziej Ponieważ akceptowe. wtedy ten kontekst nauki społecznej Kościoła podczas listów pasterskich, umówmy się, on bardzo mocno wybrzmiewa. bo Ten list jest o czymś. On odpowiada na potrzeby współczesnego Kościoła i problemów, z którymi Kościołowi przyszło się zmierzyć. To nie jest tylko taki, taka laurka. Ale nam jeszcze dwa elementy liturgii słowa. To ja już nic nie mówię. I kolejna rzecz, element nie rzecz, która pojawia się w uroczystości i święta. Wyznanie wiary. Na zwykłym przy świętej w zwykły dzień mm -hmm. nie ma wyznania wiary. Mm -hmm. Ono jest. Czemu służy? Wspólnie, wszyscy jak jesteśmy w tym kościele, wyznajemy. A wszyscy naszą Polacy wiarę. to. Wszyscy mówimy artykuły naszej wiary, w co wierzymy, mm -hmm. co jest? jakby esencją naszej wiary, czyli no, wyznajemy naszą wiarę. Ma to charakter uroczysty, więc zdarza się w uroczystości i święta powinniśmy wszyscy głośno no można powiedzieć no nie wiem, użyję tego słowa wydeklamować, tak na no, w zasadzie wypowiedzieć i i to, to jest kolejny element. I tu wychodzi też, czy my wiemy, co mówimy i czy jesteśmy skoncentrowani na tych formułkach, które zostały nam yy, tak no, naprawdę... W nocy o północy. W nocy tak. o północy, tak. Jesteśmy, jesteśmy w stanie powtórzyć te Zgadza słowa. Zgadza się. I yy, no, tu można by było powiedzieć, że to jest ta inna wersja niż ta normalna tak. wierze w Boga, której odmawiamy, ta ale krótsza. ponieważ tak jest, <laughs> czas nas goni, więc jakby nie ma krótszą. na to za bardzo czasu. Yy, ostatnia rzecz to modlitwa powszechna. To jest ostatni punkt, element liturgii Słowa. Yy, ona ma swój układ, żeby było ciekawiej. To też, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, czy to, co ja teraz powiem, mm -hmm. czy to się sprawdza. Zawsze pierwsze wezwanie będzie dotyczyło Kościoła. Mówił tak? się za Kościół Święty. Ewentualnie podepięci będą pod to pasterze, czyli biskupów, kapłanów, diakonów, albo to będzie drugie wezwanie, czyli za mm -hmm. tych, którzy Kościołowi przewodzą. Potem następują takie można powiedzieć, że jest kilka takich, no, do, ja to nazywam takie potrzeby bieżące. W, w cudzysłowie proszę to traktować. Mm. Potem pojawia się modlitwa za zmarłych. Mm -hmm. Jeżeli jest to również intencja msza intencja, świętej, tak. to już wtedy jako jedno się załatwia. Jeżeli intencja jest, nie wiem, za panią tam, nie wiem, Krystynę i, i Jana pięćdziesiątą rocznicę ślubu, no to wtedy kolejna będzie w intencji, tak, no bo tu, tu mamy za żywych, więc konkretna intencja i ostatnie wezwanie będzie za nas. Módlmy się za nas samych albo za nas obecnych na tej świętej, aby coś tam, coś tam, nie? A ja jeszcze y... lubię tę ostatnią, ostatnią. Pomódlmy się także w intencjach serca, w intencjach, tak. z którymi dziś przyszliśmy. Ciszy przedstawmy Panu Oczywiście, Bogu na... że tak. Wszystkie nasze prośby, z którymi przyszliśmy dziś do Niego. Tak jest. Ciebie prosimy, wysłuchaj, wysłuchaj nas, nas panie. I tu kończy się liturgia słowa. Czy to oznacza, że y, robimy na dziś stop? Na dziś tak. I mówimy do zobaczenia i ciąg dalszy nastąpi. Ale oczywiście. No to do zobaczenia. Do zobaczenia.